Cześć, witajcie w kolejnej odsłonie moich mini wykładów perkusyjnych. Dzisiaj chciałbym wrócić troszeczkę do zagadnień technicznych, mianowicie chciałbym zaprezentować Wam kilka bardzo ciekawych ćwiczeń koordynacyjnych. Ćwiczenia te będą bazowały na prostych, podstawowych strukturach polirytmicznych, czyli takich, które łączą podziały nieparzyste z parzystymi. Są to doskonałe ćwiczenia rozwijające niezależność rąk i nóg, dające świetną swobodę w poruszaniu się po zestawie, w budowaniu groove'ów, przejść, partii solowych. Ćwiczenia, które dzisiaj chciałem zaprezentować, będą bazowały na podziałach triolowych oraz kwintolowych. Te podziały przeciwstawimy parzystym ósemkom granym w partii nóg, czyli bębna basowego i hi-hatu, a podziały nieparzyste, triole i kwintole, będziemy rozkładali na górne partie, czyli prawą i lewą rękę. Ćwiczenia te również pozwolą nam zrozumieć to, co wydarza się nieraz w groove'ach współczesnych, hip-hopowych, w tak zwanych krzywych bitach. Zaczniemy nasze ćwiczenia od połączenia trioli ósemkowej z ósemką parzystą. Ósemki parzyste będą grane przez prawą i lewą nogę, czyli przez bęben basowy i hi-hat, a triole będą grały obie ręce. Zaczniemy od wykorzystania trzech głosów, czyli bębna basowego, hi-hatu oraz werbla. Następnie dodamy czwarty głos, czyli prawą rękę przeniesiemy na talerz right, a później lewa ręka będzie poruszała się między werblem a dwoma tomami. Zaczniemy od najprostszego podziału, czyli trioli ósemkowej w rękach, ósemek parzystych w nogach na przemian, zaczynając od prawej. Teraz dodamy sobie czwarty głos, czyli prawą rękę przenosimy na right. Po kilku taktach zacznę lewą ręką dodawać kolejne głosy, czyli dwa tomy. Trzeba pamiętać też o tym, dodając kolejne głosy, żeby trzymać się naszej formy 4/4. Dlatego mamy zaznaczony akcent na raz. Jest to jakby kolejny element tych ćwiczeń, czyli odnajdywanie się w danym metrum, w tym przypadku 4/4. Budujemy sobie kolejne struktury, dodając kolejne elementy zestawu, ale bardzo ważne jest, żeby cały czas wiedzieć, gdzie jest raz. Czyli ta triola i ta polirytmia nie powinna nas gubić w tym, gdzie jest raz danego taktu, niezależnie od tego, w jakim metrum jesteśmy. Kolejnym ćwiczeniem bazującym na trioli ósemkowej i ósemce parzystej jest ćwiczenie wykorzystujące sticking prawa, prawa, lewa, lewa. I tak samo, zaczynamy na werblu, żeby wyrównać sobie całą strukturę. Następnie
przenosimy prawą rękę na right i dodajemy sobie kolejne elementy zestawu. Następną wersją tego ćwiczenia jest zastosowanie rudimentu paradiddle w rękach przy jednoczesnym ostinato ósemkowym w nogach. W kolejnym etapie warto jest zmienić również ostinato, które grają nogi. Zachowujemy tą samą strukturę podziałów, czyli nogi grają partię ósemek parzystych, ręce grają triolę ósemkową, ręce będą utrzymywały sticking naprzemienny, a nogi zagrają strukturę prawa-prawa, lewa-lewa.
I ostatnia moja propozycja, jeżeli chodzi o tą wersję ćwiczeń koordynacyjnych. Nogi grają paradiddle w parzystej ósemce, ręce grają triolę ósemkową w stickingu naprzemiennym. I ostatnia moja propozycja interpretacji tego ćwiczenia polega na powrocie do naprzemiennego ostinata ósemkowego w nogach, a w rękach zastosujemy sobie strukturę prawa, lewa, prawa, lewa, lewa, 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 prawa, lewa, prawa, lewa. Czyli będziemy mieli cztery bloki po 5 uderzeń i jeden ostatni wyrównujący 4 uderzenia. W drugiej części naszego wykładu weźmiemy sobie na warsztat kwintolę, czyli potocznie mówiąc piątkę, i również przeciwstawimy ją parzystym ósemkom, które będą grane w partii bębna i hi-hatu. Zaprezentuję również kilka ciekawych stickingów, które możemy zastosować, bawiąc się tutaj tą polirytmią. Każde ćwiczenie będę grał najpierw w trzech głosach, czyli werbel, bęben i hi-hat. Później kolejno będę dodawał następne głosy, czyli ride oraz tomy. Zaczniemy od podstawowego stickingu, czyli na przemian. Ręce będą grały kwintole, zaczynając od prawej. Nogi ósemkowe ostinato.
następnej kolejności zmienimy sticking i posłużymy się figurą prawa, prawa, lewa, lewa, prawa, lewa, lewa, prawa, prawa, lewa. Oczywiście tą figurę będą grały ręce piąteczkami na werblu. Później przeniesiemy je na kolejne elementy zestawu. Nogi cały czas utrzymują ósemkowe ostinato bęben hi-hat. I ostatnia propozycja. Zmieniamy sobie ręce na sticking jednostronny, czyli cały czas formę będziemy zaczynali od prawej ręki. Prawa, lewa, prawa, lewa, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, lewa. Później możemy sobie odwrócić ręce oczywiście. Jest to jak najbardziej wskazane. Tak samo jak w przypadku poprzednich wartości, czyli triolek, tutaj również możemy pobawić się tym ostinato w nogach, zmienić sobie jego układ, czyli na przykład zagrać, tak jak było w tamtym przypadku, zamienić to naprzemienne ostinato ósemkowe, na przykład na prawa, prawa, lewa, lewa, prawa, prawa, lewa, lewa. To, co mi bardzo ułatwiło ćwiczenia tych rzeczy, to symultaniczne jakby słuchanie tego, co gra dół i co grają ręce. To, co się dzieje w środku, głównie to, co otacza jakby tą drugą parzystą ósemkę, to jest jakby kwintesencja tej naszej polirytmii. To właśnie są te wszystkie nasze mikroprzesunięcia, które tak naprawdę oczywiście możemy sobie rozpatrywać linearnie. To, co chyba jest najważniejsze, to żeby słyszeć zarówno tą parzystość, jak i te podziały nieparzyste. Wtedy bardzo płynnie i bardzo fajnie możemy sobie to wszystko komponować, układać te faktury rytmiczne i wykorzystywać już jakby w takiej praktyce czysto muzycznej. Gorąco zachęcam do rozwijania tych rzeczy, które dzisiaj zaproponowałem, używania swojej wyobraźni, wykorzystywania tego na swoje potrzeby, w stylistyce, którą się najbardziej lubi, bo jest to naprawdę coś, co według mnie nadaje świetny feeling wielu utworom.
W następnym odcinku mam plan pokazać, jak te triole i kwintole możemy ciekawie zastosować w groove'ach, potocznie mówiąc, hip-hopowych, ale tak naprawdę bardzo często jest wykorzystywane w muzyce rozrywkowej, czyli tak zwanych krzywych bitach, mocno swingujących właśnie w sensie takim wewnętrznym groove'ów 4/4, opartych na backbicie. Bardzo serdecznie zachęcam do śledzenia kolejnego odcinku, odcinków. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się, cześć!